Jeden. Okej, kolejny temat, kolejna osoba, która się nie boi wypowiadać, nie boi się głośno mówić to, co myśli. Dzisiaj rozmawiam z Krystianem Wolskim. Witam. Witam wszystkich. Krystian Wolski, jeżeli chcecie sprawdzić, zapraszam na jego fanpage, ale jego osiągnięcia. Wygrał Mistrzostwa Śląska, jest mistrzem Polski juniorów 2016, trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów w 2016 jako jeszcze junior i jest wicemistrzem Europy juniorów z 2016 roku. Nie, Nie? aż tak. Nie aż tak? Piąty byłem na Europie. A, piąty, aha, czyli no tutaj jest takie niebieskawe. Dobra. Aha. To mój daltonizm inaczej źle zadziałał, ale czy tak czy siak spore osiągnięcie jak na zawodnika, który nie ćwiczył chyba zbyt długo tak naprawdę. Swoje pierwsze zawody wygrałeś naturalnie, z tego co Adam mówił na przykład. Tak, to było w roku 2013 albo 12, już nie pamiętam. To były takie, wiesz, wtedy Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych czy Ponadgimnazjalnych. I tam przygotowania moje trwały, nie wiem, może 4-5 tygodni na zasadzie takiej, że chodziłem jeszcze wtedy do liceum i rano 45 kardio przed szkołą, w szkole Michała Okrojona, trening do domu i tyle, no nie? I tak wyglądało całe moje 5 tygodni. Tam o pigwiku to nawet nie było mowy jakimkolwiek, żeby to, wiesz, że miało ręce i nogi, tylko przed sceną ładowanie jeszcze makaronem wieloziarnistym Nie, to i gówniarze już do raczej nie wiedzą zrzucania nic o ręce. BPS-ie i takich rzeczach typu odwodnienie. Ale widzicie, tutaj już można fajnie zacząć co do zrzutek, bo widzicie chłopaka, który jest młody, który nie ma doświadczenia, nie ma wiedzy, nie ma jakiejś tam odgórnej pomocy, nie ma nawet na SOK tak naprawdę, bo jakby miał, to pewnie by coś tam leciało. Ale słuchajcie, zapierdala, robi swoje i o to w tym właśnie chodzi. Co do zrzutek. Ogólnie Krystian napisał na swoim fanpage'u post, który wywołał mega gówno burzę, jak zwykle, ale większość osób jednak go poparło, bo problem zrzutek nie jest wywoływany po raz pierwszy, nie oszukujmy się. I o co chodzi głównie z tymi zrzutkami? I tutaj oddam głos dla Krystiana, o co chodzi z tymi zrzutkami i dlaczego one są tak jakby teraz tak mocno pchnięte przez zawodników, głównie fitnessu jednak, nie kulturystyki. No, wiesz, jeżeli chodzi o te zrzutki, to myślę, że większość wie, o co tam w nich chodzi, to nie będę tłumaczył. Ale dlaczego to zostało tak pchnięte? Szczerze mówiąc, wiesz co, nie mam pojęcia. Może dlatego, że ludzie zauważyli, że można, wiesz, nie wydawać swoich pieniędzy, a jeździć na przykład na zawody za granicę, no ja coś na tej zasadzie, bo gdzie, tak jak wspomniałeś w dzisiejszym moim poście, zrobiła się mega gówno burza. Z czego w zasadzie, wiesz, cały dzień gdzieś przy tym siedziałem, z racji takiej, że jestem chory, no to widziałem, co tam się na bieżąco dzieje. I z perspektywy czasu mogłem to rozegrać troszeczkę inaczej, bo tam faktycznie, wiesz, tych zdjęć, co wrzuciłem, to mogłem je albo jakoś lepiej obrobić, żeby nie było widać danych personalnych i tak dalej, gdzie No te ale te osoby później osoby do mnie. wrzucają publicznie jednak te zrzutki, więc... Tak, oczywiście, dlatego też osoby, które do mnie napisały, tam jedna, nie wiem, żona chyba z jednego z tych osób, które tą zrzutkę zrobiły, napisałem jej, poprosiła o to, żebym usunął zdjęcie. Oczywiście usunąłem, bo wiesz, nie jestem jakimś tam chamem typowym i koksem, żeby tego nie robić, czy ją obrażać i tak dalej. Usunąłem zdjęcie, ale zaznaczyłem jej grzecznie i kulturalnie, że udostępniając samemu coś, od razu zgadza się na to, że jej dane są publiczne, są w internecie i nie ma nic złego względem prawa z tym, żeby ja później udostępniam to u siebie, tak? Że to jest nawet niepodważalny żaden argument do tego, żeby roszczyć sobie jakiś tam, nie wiem, zadośćuczynienie i tak dalej. Więc tutaj to kompletnie pomijam, tak? Ale wracając do samego sedna, no to wiesz, są opinie podzielone, no nie? Jak sam widziałeś, że jedni mówią okej, powinni robić te zrzutki i nic nam do tego, a drudzy znowu nie. Dla mnie, jako osoby startującej zawodnika, nikt mi nie może zarzucić tego, że ja nie wiem, jakie są koszta przygotowań, tak? Ja doskonale wiem, ile kosztuje mnie w miesiącu jedzenie, bo to jest zależne od tego, ile ja jem, tyle wydaję pieniędzy, ile kosztuje mnie bomba, bo jest to zależne od tego, jakich dawek używam, a nie od tego. Znaczy, no poniekąd jakichś środków też. Ile kosztuje mnie, nie wiem, na przykład suplementy, no które mnie nie kosztują na szczęście, ale i tak dalej, co nie? Więc planując chociażby start tak jakby w 2016 roku z założeniami, że wychodzę na Mistrzostwach Polski na eliminację do Mistrzostw Europy Juniorów, to tam wychodzę tylko z myślą o kadrze A, tak? Wyszedłem z taką myślą, okazało się, że tej kadry A nie dostałem, byłem w kadrze B
i z miejsca powiedziałem, że nie jadę, mimo że były osoby, które chciały mi zapłacić za ten wyjazd, tak? Ja powiedziałem wtedy, że ja nie chcę żadnych pieniędzy, nie stać mnie, nie pojadę, bo później będę te pieniądze musiał odrabiać i tak dalej. Suma sumarów była taka, że zadzwonił trener kadry później i okazało się, że tam gdzieś wywalczyli dla mnie jeszcze pieniądze, udało się tą kadrę a załatwić i pojechałem tylko i wyłącznie do tego, tak? W innym przypadku, nawet gdyby mi ktoś te pieniądze wsadził do ręki, myślę, żebym nie pojechał, znaczy jestem tego pewny, żebym nie pojechał, bo uważałem, że to takie trochę jest niesprawiedliwe, no nie? Motyw sportowca ogólnie, wiesz, tak wtrącę, przepraszam, ale motyw sportowca, w sensie sportowiec. Sport uczy nas czego? Pokory, pracy nad sobą, walki o te własne właśnie marzenia, jak to powiedzieli, ale nie walki po trupach. Jednak no, możemy tutaj przytoczyć, że naprawdę są osoby, które o wiele bardziej potrzebują tej pomocy. Nawet przykład u nas, kulturysty, który jest niepełnosprawny, Karol, który zbierał na wózek. No i ile mu zajęło zbieranie na wózek? Chyba do tej pory się nie udało zbierać mu tych pieniążków na wózek. Jednak nie jest on osobą, nie jest on osobą znaną i tak dalej. No ale ja jako sportowiec, tak, jestem świadom kosztów, tak jak powiedziałeś. Jestem świadom, że jeżeli szykuję się na Mistrzostwa Polski i mam aspiracje, żeby jechać na Europę, że mogę się nie dostać z kadry A, tak jak powiedziałeś, mogę się dostać z kadry B i wtedy koszta jakieś tam będą. Już wtedy, jeżeli zaczynam przygotowania, powiedzmy te 4 miesiące przed, no to powinienem powolutku coś tam sobie odkładać, grosik po groszu, żeby nie zbierać tej całej kwoty, no bo jednak tak jak Obama powiedział. Kadra jest ogłaszana dosłownie tydzień przed wylotem na Mistrzostwa Europy, no nie? I nagle wszyscy się budzą, że trzeba zorganizować 3,5 tysiąca złotych na wylot, tak? No dokładnie, na wylot. Tutaj a propos tego, że jesteśmy sportowcami, to dzisiaj słuchałem bardzo fajnej instastory jednego z moich znajomych, Szymona... Boże, nie pamiętam jak się nazywa, z Warszawy, z CrossFit Genius, właściciela tego CrossFitu, i powiedział, że to tak naprawdę... Determinacja i dyscyplina to są te rzeczy, którymi charakteryzuje się sportowiec i powinniśmy się ich trzymać w dążeniu do naszych celów, tak? A sorry, ale dla mnie ja bym nie był na tyle zdeterminowany, żeby założyć zrzutkę. Nie. Gdybym chciał jechać, tak? To właśnie ta taka, nie wiem, motywacja wewnętrzna skłoniłaby mnie bardziej do tego, żebym powiedział okej, w tym roku nie pojechałem, w przyszłym roku też są zawody, odkładam hajs, zapierdalam i jadę, tak? Na tej zasadzie bardziej, a nie, że okej, rozumiem tego Myszkowskiego jeszcze, bo faktycznie został mistrzem Polski, wsadzili go do kadry B, jest pokrzywdzony, nie ma co powiedzieć, ja nie wiedziałem o tej sytuacji, tam później jeszcze napisał mi na priv, że urodziła mu się córka i tak dalej. No i właśnie, tutaj fajnie zarzuciłeś, że gdyby ci ludzie jeszcze, którzy powiedzmy tam robią te zrzutki, gdyby fajny byłby argument za, tak jak Daniel ma na przykład, urodziła mi się córka, mam jakieś obowiązki, mam większe obowiązki, a chcę jeszcze reprezentować, no to dobrze, można się zastanowić, już jakkolwiek broniąc tych osób, prawda, no to można się wtedy zastanowić, ale jeżeli te osoby mają jedynie siłownie, jedynie treningi personalne, jedynie pracę jako trener personalny i tak naprawdę z tego czerpią kasę, nie oszukujmy się, niemałą kasę, do tego pewnie mają jakichś sponsorów, jakichś tam ludzi, którzy im pomagają, czy tak, czy siak, no to sorry, dla mnie to nie jest osoba, której warto dać te pieniądze. Ja wiem, ja nie jestem kimś, kto może dysponować czyimiś pieniążkami, ale no czy tak, czy siak, na moje powinniśmy... sprawdzić priorytety, tak jakby ustalić sobie priorytety. I dla mnie priorytetem byłoby pomóc komuś, kto naprawdę ma przejebane w życiu, a nie dla prima baleriny fitnessu, która nie potrafi sobie ogarnąć 3000 zł, co, no nie oszukujmy się, trener personalny zarabia od chuja pieniędzy. 3000 odłożyć, to jest tak. To podsumowanie matematyczne, może widziałeś, może nie, tak. Że średni trener personalny biorący 100 za godzinę, robiący 12 treningów w tygodniu, przez na przykład 40 tygodni, bo tam odliczyłem, wiesz, jakieś tygodnie na... no wiadomo, choroba, jakieś wyjście, święta. Tak, to tam wychodzi 48 tysięcy rocznie, tak? No okej, rozumiem, przygotowania, jakieś tam inne rzeczy, no ale czy z tych 48 tysięcy nie można odłożyć, powiedzmy, tej, nie wiem, trójki, no tak, dokładnie, 3 tysięcy, bo tam naprawdę ta suma na wyjazd na Mistrzostwa Europy jest bardzo okrojona. Tam interesuje cię tak naprawdę tylko chyba później, nie wiem, licencja, nocleg i przelot. Wiesz, już jakby mocno się dojebać, to 48 tysięcy to jest za personale. Powiedzmy, że prowadzisz jeszcze ludzi, tak? Powiedzmy, że masz darmowe suplementy, to już ci odchodzi.
Powiedzmy, że masz umowę z jakąś firmą, tak jak niektórzy mają z jedzeniem, z jajkami, tam z czymkolwiek. Odchodzą ci kolejne pieniądze. Tak naprawdę trener personalny to jest dobra fucha, tylko trzeba mieć łeb. I ci ludzie mają łeb i to jest już takie cwaniactwo na maksa. I powiem ci, co mnie tak na maksa już obrzydziło i to jest strasznie chamskie tak naprawdę zagranie i muszę o tym powiedzieć. I chuj, uderz w stół, to nożyce się odezwą po prostu, ale jeżeli ktoś wstawia zrzutkę i potem pisze, jeżeli nam się nie uda, to przekażemy te pieniądze na dom dziecka, czy tam na dzieci chore, to jest kurwa cios poniżej pasa tak naprawdę. To jest taki chwyt, że teraz każdy myśli, o kurde, fajnie, damy im kasę, bo jak nie, to pójdą, jak nie, to i tak te pieniążki pójdą na dom dziecka, nie? To jest trochę takie, wiesz, użycie, granie na ludzkich emocjach, co już jest lekką przesadą. Wiesz co, ja nawet tego nie zauważyłem. Dzisiaj to było, czy tam wczoraj wieczorem jakoś. No to w ogóle te osoby do mnie napisały, ta dziewczyna, nie wiem, Żaneta. Żaneta i chłopak, tak, nie wiem. Oni są ładne mnie z siłowni, wiesz, ja ich naprawdę, fajni ludzie, naprawdę pozytywni, tylko no kurwa, przegieli. Jeżeli, mówię, możesz być moim psem, jeżeli nasrasz mi na dywan, to będę cię cisnął, no. Ale no, to jest sranie nasz dywan kulturystyki, wiesz, tak mówiąc. No, ja ich nie znam i tutaj dla mnie na zasadzie takiej, że dziewczyna, kurwa, no widziałem jej formę. Przecież, Dawid, ja nie jestem laikiem, który rok temu zaczął startować w zawodach. Ja widzę, jakie są kryteria oceniania, widzę, jakie są, nie wiem, standardy na Europie, na świecie, na zawodach międzynarodowych. I laska, która jest nawet nie jest top 6 w Mistrzostwach Polski, nie ma mowy, żeby była chociażby, nie wiem, w dziesiątce na Mistrzostwach Europy. To są pieniądze wyrzucone w błoto, bo ona tylko jedyne, co o tym zrobi, to będzie mogła napisać na fejsie uczestniczka Mistrzostw Europy. Dokładnie, nic więcej. A no sorry, mając tam, nie wiem, ona jest 9-5 rocznik, z tego co się zorientowałem, to te 21 lat, ma jeszcze przed sobą przynajmniej 3 lata juniorskie, może spokojnie się przygotować. To jest ostatni rok ich juniorów, to akurat, nie, ona ma 23 w tym roku. Nie, no, 9-5 rocznik, no to tak, dobrze. No to trudno, nie? Mówi się trudno i żyje się dalej, ale nie. Dokładnie. Nie zbiera się, wiesz, to jest. Nie, gdyby to była osoba o jeszcze jakimś znanym nazwisku, z tytułami i tak dalej, ja nie wiem nawet, kto to jest, nigdy nie słyszałem, a znam dosyć sporo tych osób z branży. Dlatego tutaj, no, dla mnie to jest. Wiesz, zarzucono mi hipokryzję pod tym postem, pod którym ja napisałem, że tak naprawdę nie powinno się zaglądać ludziom do portfela, ale to nie jest zaglądanie ludziom do portfela, tylko. Tak przedstawianie naszej opinii, tak jakby otwieranie oczu tak naprawdę dla ludzi. Tak, fajny był bardzo... Taktowny, takie, wiesz, pozyskiwanie pieniędzy, mając dwie sprawne ręce, dwie sprawne nogi i kilka szarych komórek, które funkcjonują tak naprawdę, do tego, żeby samemu nie wiem, załatwić sobie te pieniądze. Nie mówię, że wiesz, można to robić, znaczy inaczej. Ja bym tego nie zrobił na forum. Gdybym faktycznie potrzebował pieniędzy na wyjazd, poszedłbym do, nie wiem, mamy, cioci, wujka, kuzyna, pożyczył po prostu pieniążki. Powiedział tak, prywatnie, słuchaj, potrzebuję tyle i tyle pieniędzy, pożycz mi, wrócę, za miesiąc ci oddaję całą kwotę i dziękuję, tak? A tutaj, no, ja wiesz, nie wiem, czym kierują się ludzie, którzy są tak jakby, wiesz, od tego zdania niż my, no nie? Bo ja siedzę w branży, wiem, co się dzieje. I dla mnie to jest zachowanie takie, no, naprawdę skrajne, gdzie nie wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji. Już pomijam to, że moja dziewczyna by mnie na pewno zabiła, gdybym wrzucił taki post, bo to jest wizytówka później na całe życie, no nie? Właśnie, chciałem poruszyć ten temat, już ty sam poruszyłeś, że kiedyś, wiesz, normalnie by cię jakoś tam kojarzyli zawodnik, człowiek, który motywuje, człowiek, który osiąga progres i tak dalej, trener personalny, a teraz kojarzą cię, no, jakiś gość, co pierdolną zrzutkę. No na przykład, no nie? Jest taki przykład Piotrka tutaj, gdzie nie można mu odmówić oczywiście osiągnięć tytułów, sylwetki i tak dalej, no ale przyklepali mu łatkę z rzutkowca i dziękuję, nic z tym nie zrobisz, nie, tego już nie wymarzysz, no nie? No i niestety, niestety tak będzie się ciągnęło, będzie smród się ciągnął. Tutaj bardzo fajny komentarz co do tej hipokryzji. Chłopak napisał jeden, dobrze wiesz, Krystian Wolski, że tak jest od dawna i to nie zmienisz i to uważam trochę za kurestwo, szczególnie jak jakiś tam czy ktoś sławny robi zbiórkę, ale to się nie zmieni. I świetna odpowiedź tutaj. Jest takie powiedzenie, że aby triumfowało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Tak. Jeżeli my przestaniemy komentować to, jeżeli my przestaniemy zwracać uwagę na takie rzeczy, to po prostu stanie się to codziennością
I ten świat, ten ogólnie światek fitness i tak zmierzał w złym kierunku. Już i tak się popierdolił, poszedł gdzieś tam, gdzie nie powinien. Już omijając te gołe dupy, omijając te promowania i tak dalej, nabijanie lajków na siłę na hejcie, to już będzie przegięcie, bo będziemy tak naprawdę odbierać... Co? No ale zupełnie nie o to mi chodziło, co nie? Ja tam nie jestem osobą, która potrzebuje rozgłosu, lajków i tak dalej. Ja sobie świetnie radzę, powiedzmy, finansowo i życiowo bez tego i sobie poradziłem, jak widać, do tej pory. A to tak jak mówisz, to idzie nie w tym kierunku, co powinno zupełnie, no nie? I dla mnie to jest takie, wiesz, co najmniej dziwne, jak można poprosić ludzi o pieniądze na coś, co w zasadzie nic im w życiu nie przyniesie, no nie? Rozumiem jeszcze, gdyby faktycznie jest osoba, która prosperuje na przykład na Mistrza Europy, nie mówię, że nie, okej, okay, niech nie jedzie. Na przykład, powiedzmy, wygrał tego Mistrza Polski, jakoś tam go bierzemy jako mistrza przyszłego. Ale nie jest sytuacja, w której tam gdzieś też napisałem w jednym komentarzu, że na drugim końcu świata jest umierający ojciec, matka i syn czy córka jedzie na ostatnie pożegnanie i nie ma pieniędzy na ten wyjazd, no nie? To jest trochę wiesz... Tak naprawdę, jeżeli chcemy się przyczepić, no to znajdziemy tysiąc argumentów, żeby się przyczepić, ale taka prawda jest, że ludzie są, którzy naprawdę cierpią na tym świecie. Są ludzie, którzy nie mają włożyć do garnka, są ludzie, którzy nie budzą się z myślami, że o kurwa, muszę zrobić cardio, tylko budzą się, że o kurwa, nie mogę wstać na dwie nogi. No ale tak jest, no są ludzie, którzy naprawdę mają przyjebane, a nie to, co my tak naprawdę... bo my mamy dobrze, no jakby nie patrzeć, no mamy ciężko, ale sami się na to godzimy. Jednak zapierdzielać trzeba i to jest taka dobra taka rada. I wiesz, najgorsze jest to, że ci ludzie tak naprawdę odbierają troszeczkę propsy dla ludzi, którzy zapracowali i sami pojadą za swoje pieniążki na ten wyjazd. Tak jak Jakub Obara na przykład, ten natural z Sixpacka. On powiedział, że też tam koszt około 3000, ale on tam wywali te pieniądze, pojedzie, więc propsy dla niego. I tutaj jest właśnie takie odbieranie dla niego fejmu, bo on zapierdalał sam na te pieniądze, został mistrzem Polski, nie był w środku, tylko został mistrzem Polski. No wzięli go do kadry B, no i tyle, po prostu tutaj wiesz, to jest jego prywatna decyzja, zgodziłem się, zbieram pieniądze, idę do przodu. Mnie to nie obchodzi, kto mu da matka, ciotka, babka. Będzie miał swoje pieniądze, będzie miał z tym problem, a nie prosi się ludzi, którzy wiadomo, mogą zrobić z pieniędzmi, co chcą, ale moim zdaniem powinni je przeznaczyć na lepsze rzeczy, na chore pieski. No na przykład. Nawet taki głupi przykład, chore pieski. No było dużo takich, wiesz, nawet negatywnych opinii na temat mojego tego posta. Kurwa, no ludzie muszą, wiesz, nie mogą być wszyscy zgodni ze sobą, ja to rozumiem doskonale. Ale dla mnie takie zachowania to są no poniżej gdzieś tam samego, wiesz, dla mnie no, sumienia po prostu, no nie? Sumienie by mi nie pozwoliło później za... No bo to też wstyd, kurwa. Ja, co ludzie o tobie myślą, nie? Nie chcę nazywać tutaj nikogo nieudacznikiem, ale no skoro jesteś normalnym, funkcjonującym, zdrowym człowiekiem, to czy tak ciężko jest wcześniej się zastanowić nad tym, że będziemy potrzebować te pieniądze, a później je zorganizować? Nie? A tutaj fajną rzecz napisał Grzegorz Bałga, że on na swoje pierwsze zawody pojechał zarabiając 1800 zł i ludzie zrzucili mu się sami. I to już by była inna opcja, bo żeby ludzie zobaczyli, o jest potrzebująca osoba tam i zrzucamy się dla niej. To jest nasz wybór, my się zrzucamy, my dajemy, przelewamy ci pieniądze. Jak chcesz przyjmij, jak nie, to właśnie wtedy przelej to na dom dziecka czy coś takiego. I wtedy będziesz zajebistym człowiekiem. Wtedy propsy, co nie? Albo oddaj tej osobie. Ale albo powiedz dla tej osoby, żeby czy może zdecydować jakoś inaczej z tymi pieniążkami. Tak, wiesz, takie też tłumaczenie, że to dobra wypowiedź. Chwileczkę, bo coś się zacina. To nie chce i tak dalej, to no dla mnie, bo mnie nie przemawiają takie argumenty niestety, no bo za mną to też. Za mną nie przemawia argument po prostu spełniania marzeń nad czymś. Ale wiesz, super rzeczą było ostatnio... Tylko, bo mając powiedzmy 23 lata i mając zamarzenie start na Mistrzostwa Europy w wieku 23 lat dopiero, to według mnie trzeba być trochę takim strasznie nisko ceniącą się osobą i nie mieć wyżej postawionych celów, tak? Bo Mistrzostwa Europy będą za rok, dwa, 10 lat i tak dalej. A tutaj
wiesz, marzenie start na Mistrzostwa Europy, tak jak to by miało być, nie wiem, ostatnie namaszczenie. Nie? Zajebistą rzecz ostatnio zrobił Tomek Marzec. Nie wiem, czy widziałeś, ale napisał, no propsy, tak po prostu, jak czasami miałem o nim różne mniemanie, to wtedy od razu jak wszedłem na ten profil, to piątka Tomek. Jak wchodziło się do Tomka na profil, po prostu była tam, że zrzutka do niego na zawody i naprawdę sprawdziłem, myślę, kurwa, czy mu odbiło z tą zrzutką na zawody? Patrzę, a tam, wiesz, naciskasz i przenosi do zbiórki na operację dla małego, chorego chłopca. Zajebiste, tak. Wiesz, po prostu propsy Tomek dla ciebie. I to jeszcze taki, dosłownie taki dla tych wszystkich zrzutek, takie wiesz, no takie, no zagranie na nosie, super, super wykminione i naprawdę, naprawdę świetnie zrobione. W sumie to już więcej nic nie możemy powiedzieć o zbiórkach, więc przejdźmy do drugiego tematu. Żeby mnie ludzie źle nie odbierali, bo ja nie jestem na ogół osobą, która, nie wiem, komuś zazdrości, komuś źle życzy i tak dalej, tylko że przelewają się czasami takie rzeczy w naszym tym fit świecie, że nie da się nie zareagować, no nie? Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja jestem raczej dobrym i przyjaznym chłopakiem, gdzie jestem w stanie nawet ludziom pomóc. Sam swojemu zawodnikowi zapłaciłem wyjazd na Diamond Cupa. Sam zapłaciłem, bo widziałem w nim potencjał, wygrał swoją kategorię i okej, okay, no nie? Ale nie było rozgłosu, że on nie ma pieniędzy, że trzeba nazbierać i że coś tam, nie? Co prawda tam nie, jeszcze dorzucił się jeden z naszych znajomych i było, wiesz, suma się uzbierało, pojechał i dziękuję. A tutaj, wiesz, ludzie mi tam, ci ludzie, których ja wymieniłem w poście, zarzucają mi, że ja jestem, wiesz, złym człowiekiem, bo komuś robię krzywdę, udostępniając takie coś. Ale jak porobisz krzywdę? Krzywdę, słuchajcie, żyjemy w świecie social mediów. Jeżeli robimy coś open, to liczmy się z tym, że będziemy skrytykowani open. Kulturystyka czy fitness to jest jedyny, kurwa, sport, gdzie nie można nikogo skrytykować. Nie można powiedzieć, że masz za małą dupę, nie można powiedzieć, że masz za mały biceps, od razu, kurwa, będzie obrażony każdy. Ja rozumiem, że to jest bardzo egocentryczny sport, ale wyobraź sobie, że Cristiano Ronaldo gra słaby mecz. Jak ja to od razu jak szmatę, to się sobie nie wyobrażam. A tutaj powiedz dla kogoś, słuchaj, moim zdaniem powinieneś bardziej się skupić na pośladkach. Co ty pierdolisz, on ma zajebiste pośladki. I pierwsza osoba, która to powie, oczywiście to będzie kto? Rodzic, znajomy, kolega i tak dalej. No jednak osoby, które siedzą w branży, tak jak powiedziałeś, będą w stanie to ocenić i to nie jest po złości często, wyrażają po prostu swoją opinię, żeby tej osobie pomóc w rozwoju. A idzie jak idzie. No niestety, nic nie zrobiłem już, nie? A może i zrobimy, wiesz, może właśnie ten materiał jakkolwiek sprawi, że ludzie otworzą oczy. Ale przechodząc do materiału, tak jak mówiłeś, szóste, siódme miejsca, które są w kadrze B, już nie wymieniając, bo są różne miejsca, są piąte, czwarte. Genetyka w tym sporcie. Jeżeli ktoś rodzi się tak naprawdę, ja wiem, że ja nawet jeżeli kiedykolwiek, jeżeli Bóg da, zostanę pro, to zawodów pro nie wygram. Nie oszukujmy się, nie mam do tego ani struktury, ani nic takiego, ale wiem, że mogę sobie fajnie pozapierdalać i fajnie pobawić się tym sportem. Ty za to, jeżeli wygrasz zawody pro, no to możesz tam w pro randze jeszcze powalczyć, no bo masz lepszą strukturę i tak dalej, prawda? No i tutaj właśnie co do genetyki. Ty pierwsze zawody wygrałeś będąc naturalem. Ile osób może tak naprawdę pochwalić się tym, że wygra zawody naturalne i wtedy ile osób, jeżeli naturalnie wygra zawody, biorąc cokolwiek, zauważy, jak wielki rozwój tak naprawdę może osiągnąć, bo ile ważyłeś wtedy kilo, jak wygrałeś te zawody? Wiesz co, nie pamiętam wtedy, ale na pewno mniej niż 80 kg, tam było 78 może. A teraz ważysz 107 chyba. Tak. Przy no dość chodzi, niskim poziomie fatu, powiedzmy tam 8-9%, nie? Tak, no tylko, że to nie jest waga startowa, co nie? Jasne, oczywiście. Kolejny mój sezon startowy to była waga 80 chyba 3 czy 4 kg. I wtedy już byłeś on, czy jeszcze nie? Tak, tak, to już były Mistrzostwa Polski Juniorów w 2014 roku, no i później waga, 2 lata później, w 2016 roku, na Mistrzostwach Polski Seniorów miałem 92,5 kg. Czyli tak właściwie w 2 lata zrobiłeś 15 kg mięśnia. 2,5 roku, no powiedzmy. No bo wiesz, na pewno to, co miałeś na początku naturalnie, no to jeszcze był fat, jeszcze była jakaś woda i tak dalej dodatkowa, więc to się ścięło i wyszło w górę. Przy twoim wzroście 170 cm, to jednak tam 75, to jednak to jest od chuja mięsa, bo ja mam 180 i ważąc tyle samo, no wyglądam na o wiele mniejszego. I jakby nie patrzeć, ta genetyka ma wielkie znaczenie i więc jeżeli widzicie siebie w sporcie, tak, w tym, to od małego tak naprawdę ktoś was zauważy. I tak jak ciebie zauważyła kulturystyka online, sorry, body attack,
To jest jedno i to samo, kulturystyka online, body attack, to... Podatek zauważył mnie tak naprawdę w tamtym roku dopiero, no nie? No ale czy tak czy siak, wiesz, zauważyli cię, jako młody zawodnik masz sponsora, a większość osób jednak sponsora dobrego, który daje im od groma suplementów i tak naprawdę zapewnia pełną suplementację, nie ma. Szczególnie w tym kraju. Więc genetyka w tym sporcie, jaką odgrywa rolę twoim zdaniem? Wiesz co, no bardzo ważne dla mnie... Ja też ostatnio, jeżeli chodzi o swoich na przykład klientów, zawodników, czy nawet zwykłe osoby, które robią coś dla siebie, jestem dosyć krytyczny, jeżeli chodzi o ocenianie sylwetki, bo uważam, że ludzie, którzy sami siebie nie potrafią ocenić na tyle krytycznie, żeby wiedzieć, na jakim są etapie, to po prostu się nie nadają do tego sportu, tak? Ja zawsze siebie oceniam bardzo krytycznie, mimo że inni oceniają mnie super i tak dalej, to sam wiem, że jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy, nie? Gdzie... No trzeba po prostu tak znaleźć ten gen, za siebie nie zrobi tak naprawdę, wiesz, super formy, no nie? Są tacy, co faktycznie, jak na przykład Kevin LeBron? Tak, LeBron, no. Pół roku opierdalania się i ćpania, a pół roku było, wiesz, trenowania i robienia formy. No i jakoś takim na polskim LeBronem, jakby nie patrzeć, jest Krzysiek Piekarz i to jest świetny wyznacznik genetyki. On po prostu pół roku odpoczywa. Oczywiście, możecie tutaj wrzucić pamięć mięśniową, ale pamięć mięśniowa też jest super przykładem genetyki, bo nie każdy ma taką pamięć mięśniową. Większość jak zejdzie na pół roku, to półtora mu zajmie zabudowanie. A Krzysiek zrobił formę tak naprawdę w 3 miesiące, którą stracił. Bo naprawdę na początku, co wstawiał zdjęcia, to było nie dość, że napuchnięty, to mięśnia tego było mniej, wiadomo, pełność i tak dalej. Ale to też jest przykład. Nie tylko kształt... Właśnie, też zszedłeś i też widzisz, jak szybko to się tak naprawdę naprawiło. Dokładnie, a dla niektórych, no ja nie wiem, jakbym szedł, no wolę nie myśleć, ale no kiedyś byłem i nie było to miłe. Potem powrót u mnie, szczególnie, no ja mówię, ja nie trzymałem wtedy diety i tak dalej, więc też nie było zbyt miłe. Ale genetyka to nie tylko właśnie kształt mięśni, czy to, jak szybko potrafimy wrócić, ale także możliwość przyjęcia soku, że tak to nazwę. Bo ja na przykład biorąc, powiedzmy, przykład, 50 trena dziennie, mogę mieć takie sajdy, jak ktoś, co bierze 150 i czuje się zajebiście i bo tak naprawdę może na nim funkcjonować i go przyswajać. Więc to też jest... Nie sajdy, ja bym powiedział, nie? Tylko, że o ilość przyjmowanych dawek i różnice w wyglądach, powiedzmy, dwóch osób. Nie? No tak, ile osób widzisz na siłowni, które biorą gram teścia, czy ile, a wyglądają jak... No, nie wyglądają, wprost mówiąc. No niestety tak jest, nie? Tutaj, dlatego tak, wiesz, chciałem wspomnieć o tym, że jeżeli mam zawodników, to mówię im wprost, jak jest. Mówię, słuchaj, jest słabe to i to, to jest okej, okay, to jest chujowe, trzeba poprawić, towarem tego nie nadrobimy, masz takie i takie mocne partie, to może nadrobimy tym, no nie? Ale właśnie, ale jeżeli odzywa się do ciebie na przykład zawodnik, prawda, czy tam osoba aspirująca na bycie zawodnikiem, czy... Żeby, wiadomo, no bo niektórzy chcą, mają dość duże aspiracje, a sylwetki, no widzisz to od razu po prostu gołym okiem, że no nic z tego nie będzie. Czy dasz radę, wiesz, zobaczyć po prostu i powiedzieć mu wprost, no wiadomo, dostaniesz za to pieniądze, jeżeli go przygarniesz, jeżeli powiesz mu, słuchaj, no na pewno damy radę. Czy potrafiłbyś tak naprawdę odrzucić tego człowieka, czy tam powiedzieć mu wprost, wiesz, słuchaj stary, okej, mogę zrobić z ciebie tyle i tyle, ale mistrza świata to z ciebie raczej, znaczy na pewno, no nie będzie. Znaczy, wiesz co, ja po prostu miałem ostatnio nawet dwa takie przypadki, gdzie jedna osoba tam, wiesz, powiedziała, że za 10 tygodni chce wyjść, wysłała mi zdjęcie i powiedziałem wprost, że to nie jest forma na 10 tygodni przed, no nie? I że sorry, ale takiej opcji nie ma. Za to druga, znaczy w zasadzie to jest dużo takich osób, które na przykład chcą szykować się na debiuty i od razu zajmować czołowe lokaty, tak? I głównie to w męskiej sylwetce tak jest, że tak. Chłopaki chcą od razu, wiesz, top 6, top 2, top 3 zajmować, gdzie nie bierze się pod uwagę tak naprawdę, znaczy oni nie biorą pod uwagę tego, że jest duża ilość zawodników, przeważnie decyduje nie tylko sama sylwetka, czy też kształt, a dokładnie face, a nie każdy go niestety posiada. Nie, że jestem brzydkim skurwielem, no to nie masz co się pchać do męskiej sylwetki, nie oszukujmy się. No, nie ma co, trzeba tylko dojebać mięsa i startować w ciężkiej, no nie, albo w klasyku. A tutaj te osoby przeważnie no nie potrafią ocenić realnie właśnie czynów na zamiarów, no nie? I wtedy mówię wprost, mówię, słuchaj,
Nie wiem, który będziesz na debiutach, chcesz się przygotowywać, nie ma problemu. Sylwetkę masz nie najgorszą, albo masz po prostu chujową, to wtedy nic z tego. Ale jeżeli jest jakaś tam baza i można coś z tego zrobić, nawet takiego fit hopa, chyba że ktoś mi mówi, dla mnie to jest tylko fan, ja chcę wystartować i tak dalej, nie interesuje mnie nic więcej. Mówię, spoko, nie ma problemu i się szykuję. No i wiadomo też, kurwa, żebym tego tak źle nie ujął. Mega chujowych przypadków nie biorę, no bo to też wizytówka, co świadczy o mnie, no nie, wiadomo, jeżeli ktoś nie jest ulepiony do tego sportu, no to nic z niego nie będzie, tak? I tutaj no tak, mówię, nie wyobrażasz sobie siebie przy 1,75 grającego w koszykówkę? No na przykład, co nie? To jeden z przykładów, ale w innych przypadkach, jeżeli ktoś po prostu nie ma tego czegoś w sobie, nie ma kształtu, szkieletu, odpowiedniej ilości mięsa na sobie, no to... To nie jest rzecz, którą można nadrobić, wiesz, w rok czasu, no nie, tak naprawdę. Genetyka to też są jaja, jakby nie patrzeć. W sensie to, ile potrafisz tak naprawdę mentalnie znieść. A w tym sporcie tak naprawdę dużo, dużo siedzi w głowie. Od groma siedzi w głowie. Tak naprawdę są ludzie, którzy mają świetne sylwetki, świetną genetykę, a po prostu we łbie się coś kręci i odpadają. I tutaj też, już kończąc ten temat, tak naprawdę pogadamy ponad pół godziny i materiały, które zajmują dłużej, się nie przyjmują, niestety, więc będzie jeszcze parę materiałów. Wracając do zrzutek. Jeżeli masz jaja, jeżeli masz marzenia, to na nie zapierdalaj, a nie szukaj pomocy u innych, bo tak naprawdę czy wcześniej, czy później, no to się jakkolwiek zemści i ktoś będzie szukał tej pomocy u ciebie i tak naprawdę przybiło ci łatkę, tak jak przybili dla kogoś, i będziesz się z tego tłumaczył. Jeszcze można byłoby gdzieś to tam no przypuścić, co nie? Tak jak właśnie była tutaj sytuacja z tym Danielem. Mhm. Ale w innych przykładach i sytuacjach, gdzie no powiedz mi sam, dlaczego związek przypisuje ludziom, powiedzmy takich o średnich sylwetkach kadry B? Bo się ich zdaniem nie nadają na medal. No dokładnie. To kurwa nie ma w tym żadnej filozofii. Masz kadrę B i drużynę B, no to świadczy tylko o tym i wyłącznie, że chcesz jechać, zapać, okej, nie ma problemu, ale dla nas jesteś za słaby. No nie? No, to jest, jednak to są ludzie, którzy tam na przykład... Polityka. Tak, to dokładnie, to jest polityka i dla Związku Polskiego im więcej medali przyniosą, bo tam jest klasyfikacja, czyli powiedzmy, jeżeli masz 10 zawodników, 10 przyniesie medal, to jesteś wyżej w klasyfikacji niż ktoś, kto miał 12 zawodników, a 10 przyniosło medal. Więc tutaj akurat muszą oni też myśleć. A im wyżej się zajmują, tym wyżej z ministerstwa dostają, tym więcej pieniążków. Zapewne. Już nie wnikam. Ta nasza Polska, wiesz, z roku na rok wygląda, co nie? No ale... bardziej to jest już fitnessu i kulturystyki niż kulturystyki i fitness. No ale... Tak, tak. Ale jednak kulturystyka będzie zawsze matką i matkę trzeba szanować. Zgadza się. Co, kończymy? Kończymy, ale powiedz jeszcze trochę ciebie zareklamuję, bo tego dawno nie robiłem. Czy przyjmujesz teraz ludzi do prowadzenia? Jeżeli tak, to jak mogło się z tobą kontaktować? Wiesz co, na ten moment chyba nie przyjmuję, bo mam dosyć sporo osób. Chyba, że naprawdę jakieś takie przypadki pod zawody, ale wiesz, jakieś ostatnie tygodnie i tego typu rzeczy, no nie? Ale tak, żeby na dłuższą metę, no to ta rotacja i tak przebiega, wiesz, z miesiąca na miesiąc. Tych ludzi mniej albo więcej, no nie? Ale generalnie mam taką liczbę osób, gdzie jestem to w stanie obrobić, nie mam z tym problemu, więc póki co, wiesz, to mi wystarcza, no nie? Ale jak ktoś chce polubić mój fajpęcz, to zapraszam na Instagrama. Ja zalinkuję oczywiście na dole, będziecie mieli filmik, na dole będziecie mieli link do Krystiana fanpage'a i Krystiana Instagrama, także śmiało wbijajcie, zapraszamy także do obserwowania sponsora, czyli Body Attack, bo zawsze można spropsować coś tam i dziękujemy Wam za materiał, zapraszamy także do subskrybowania i do niebawem.